We wspólnocie Mamre przekazujemy sobie światło Chrystusa. Wspólnota pomaga mi otwierać się na dar Słowa Bożego, które przemienia moje życie, dotyka serca i uczy, jak postępować i wybierać w codzienności. Wspólnota to niepowtarzalna relacja z Jezusem. Wspólnota dla mnie jest miejscem dzielenia się Panem Bogiem. Wspólnota pozwala mi doświadczyć prawdziwej obecności Boga w moim życiu, tego, że On działa. I to doświadczenie nastąpiło w momencie bardzo trudnym dla mnie i dla mojej rodziny. Na rekolekcjach we wspólnocie usłyszałam słowa: bądź mi wierna, a ja będę za Ciebie walczył. Te słowa wniosły pokój w moje życie. Wspólnota umacnia mnie, aby codziennie odważnie kroczyć drogą za Chrystusem. We wspólnocie poznaję Boga żywego, który działa z mocą, także w czasach obecnych. Poznaję też Boga i Jego dobroć poprzez ludzi, których spotykam we wspólnocie. Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre dała mi odkryć siebie w roli takiej, jak widać na załączonym obrazku, czyli w roli mamy. Wspólnota Rodzin Mamre jest jak autostrada do Pana Boga. Można próbować dotrzeć do Niego różnymi bocznymi, krętymi drogami, gubić się gdzieś po drodze, a można od razu wjechać na pas szybkiego ruchu. Spotkanie Jezusa żywego jest rozwiązaniem problemów życiowych. To jest cudowne, że w drugim człowieku można zawsze zobaczyć Jezusa. Wspólnota przede wszystkim pokazała nam ludzi, którzy jak my borykają się z codziennością, z codziennymi problemami. I pokazuje nam to, że pomocy możemy szukać tylko u Jezusa, który nas kocha i który jest przy naszej rodzinie ciągle i wciąż. Przez wspólnotę Pan Bóg odmienił moje życie, by czynić dobro każdego dnia. Pan Jezus dzięki wspólnocie odmienia życie mojej rodziny. Dzięki wspólnocie nauczyłam się rozważać Słowo Boże i poznałam Jego moc. Mamrę można określić hasłem: Jezus Panem, Maryja Matką, święta rodzina wzorem.